Przyznanie się do Ciebie oznacza pokazanie swoim życiem świadectwa o Twojej miłości. Świadectwa, które jest jednoznaczne i mówi o dobroci Twojego Ojca. Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Napisał Paweł VI w adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuntiandi. Jak bardzo ważne jest, bym stawał się żywą ikoną Twoją na ziemi. Pragnę trudzić się dla Ciebie, Panie, i nie bać się tych, którzy zabijają ciało. Nie pozwolę, by dotarli do duszy, bo jesteś w niej Ty. Bóg bogaty w miłość i miłosierdzie. Nie daj mi nigdy odejść od Ciebie, Panie. Stań się dla mnie wszystkim. Bądź moją chlubą i największym skarbem w życiu. Proszę, Panie, uczyń mnie Twoim sługą na zawsze. Pragnę trudzić się dla Ciebie i być sługą Twoim, jak święty Jan Paweł II. On wiedział, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli. Przekonywał, że bez Chrystusa człowiek nie zrozumie siebie. Głosił, że Kościół potrzebuje prawdziwych świadków, by prowadzić nową ewangelizację. Potrzebuje mężczyzn i kobiet, których życie przemieniło spotkanie z Jezusem. Potrzebuje mężczyzn i kobiet zdolnych do przekazania innym tego doświadczenia. Pragnę, Panie, trudzić się dla Ciebie i przyznawać się do Ciebie zawsze, w każdej sytuacji mojego życia, bym mógł powtórzyć za świętym Janem Pawłem II, że wspaniale jest móc poświęcić się bez reszty Królestwu Bożemu. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.